Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny materiał dodatkowy. Materiał dodatkowy, który być może przerodzi się w jakąś taką miniserię poboczną. Mianowicie, czym dzisiaj się zajmiemy? Padłem sobie na taki pomysł, taki szalony pomysł, widzicie, z shitpostowym okuma, co znaczy, że będziemy sobie troszkę tak wymyślać. Wpadłem na pomysł, że zrobię listę wszystkich postaci z wszystkich fanganów oraz oryginalnej obsady, która była dotychczas na kanale. Wezmę listę wszystkich miejscówek, gdzie rozgrywały się te wszystkie zabójcze gry oraz wszystkich prowadzących i wylosuję 16 osób, jedną miejscówkę i jedną parę, czy tam pojedynczo prowadzącą w zależności od gry i zrobię z tego potencjalną obsadę. Jeżeli pomysł wam się spodoba, to następnie z tej obsady w kolejnym odcinku, który się pojawi pewnie gdzieś za około miesiąc, może trochę dłużej, może trochę krócej, zrobię koło. Koło, w którym przewidzę, jakby mogła wyglądać taka zabójcza gra. A jeżeli będzie się wam dalej podobało, to od razu wylosuję drugą obsadę, dosłownie z tej samej puli, chyba że ona się powiększy. I z tej puli zrobię kolejną obsadę i w kolejnym odcinku jeszcze kolejne koło. I tak możemy właściwie bawić się tak długo, jak ta seria będzie was interesowała. Od razu zaznaczam, że będą spoilery. Będą spoilery z wszystkiego, co właściwie rompowego było na kanale. Raczej w tym odcinku konkretnym nie będzie takich jakichś spoilerów mocnych, kto umarł, kto przeżył, kto nie przeżył. Postaram się jakby powstrzymać, ale ostrzegam, że może mi się wymknąć. Bardziej tutaj skupimy się na samym takim dopasowaniu obsady. Jak już tą obsadę wybierzemy, to ja zrobię małe cięcie, bo będziemy losować każdą osobę. Zaraz wam pokażę, jak lista wygląda. Będziemy losować każdą osobę. Jak zrobimy całą obsadę, to ja zrobię szybkie cięcie, zrobię szybką graficzkę i na tej graficzce będziemy mogli sobie przeanalizować, co myślę o tej obsadzie, jak by miała potencjał, jak daleko według mnie by, czy byłyby osoby, które by mogły to prowadzić, czy to by była totalna katastrofa i by w ogóle zabójca mógł wygrać. No, będziemy sobie gdybać, ja lubię bardzo gdybać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr, pokazuję wam już tutaj, no w sumie może być w takiej formie nawet, chociaż gdzieś tutaj miałem chyba lepsze, o, tak będzie lepiej. W takiej formie mam tutaj całą listę, zastanawiacie się, dlaczego ja to pisałem ręcznie. Chciałem sprawdzić, czy dobrze pamiętam większość imion i nazwisk, dodatkowo chciałem, żebyście uczciwie mogli zobaczyć, zastopować sobie, czy jak kogoś wybiorę jakiś numerek, bo będę zaraz ten numerki losował, to czy tak naprawdę będzie to się zgadzało z tym, co tutaj jest. Więc tutaj macie listę, żeby nie było, że oszukuję. To są wszystkie postacie, tak jak mówiłem, jest ich 265 wraz z najnowszymi nabytkami z Danganronpy Mouth. Mamy też 18 różnych miejscówek. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeżeli pominąłem, no to niestety, jak zobaczycie brak kogoś, przejdźcie przez listę, to możecie dać mi znać w komentarzu. No i tutaj mamy 18 par prowadzących albo pojedynczych prowadzących, w zależności od gry. Wiem, że może dziwić, że jest na przykład monokluma stąd, monokluma stamtąd, ale te monoklumy zazwyczaj trochę się różniły, więc pomyślałem, że tak będzie po prostu ciekawiej i uczciwiej. Dodatkowo mamy stronkę do losowania, gdzie widzicie, są już wpisane listy. Ja już sobie zaraz przygotuję taki malutki dokumencik i w tym dokumenciku wypiszę cyferki, o czym za chwilę zrobię grafikę i przeanalizujemy wszystko. Myślę, że pierwszy materiał nie jest to długi, ale jak już wyjdzie z to około, to wiecie, że przy kole już można będzie trochę pogdybać, trochę polosować, trochę powymyślać, ale żeby to zrobić, trzeba mieć podstawę. To w sumie może być bardzo fajny pomysł, jak pomyślę, jakie kombinacje mogą z tego wyjść. Mam nadzieję, że wylosuje się obsada, z której potencjalnie by wyszła ciekawa zabójcza gra. Także zaczynając, przejdę tylko na stronę, gdzie mam to losowanie. Zaczynając od pierwszego losu, jak widzicie, od 1 do 265 losujemy w sumie 16 liczb, albo cyfr. Przez 16 liczb losujemy. Będę pojedynczy to robił dla większej dramaturgii, ale no i oczywiście jakby było jakieś powtórzenie, no to będę to zmieniał. Zaznaczam od razu, że jest, nie ma takich postaci jak Utsuro, nie ma takich postaci jak Chinatsu z Rocky Restart V4, nie ma takich postaci jak... No to ogólnie o takie chodzi postaci, takie niby będące częścią gry, ale nie do końca. Pojawia się też dwa razy dublet, ale zupełnie inny jednakże, bo pojawia się dwa razy Teruya oraz dwa razy Yuki. Bo oni występowali w dwóch różnych grach i pomyślałem, że ich policzę jako dwóch, bo to jednak dwie różne postacie i w jednym i w drugim. Także tak będzie ciekawiej. Chyba poza tym powinno być wszystko ok. No wypisywałem to niby trochę na szybko, ale... Dobra, losujemy pierwszą osobę. Pierwsza osoba to Winnie 105. Oj, nie przyjmujcie się, że to jest teraz przygaśnie, ale tutaj takie jakieś ogłoszenia na tej stronce wyświetlają się. Czekajcie, sobie to jakoś wygodnie bym zrobił. 105 numer to by był... Koji Ito z...
H2O chyba, prawda? Koji Ito, dobra, zapisuję. Druga osoba, którą losujemy sobie. Wiesz co, może będziemy losować, będzie troszkę wygodniej, będziemy losować czwórkami. Jeszcze pierwszą trójkę, pierwszą czwórkę wylosuję pojedynczo, ale potem tak to będzie wygodniej. 164 druga osoba. I 164 jest to... Oj, jest to przesunięcie. Omar Dembele z Eternal Endings. 164 Omar Dembele. Dobra, dalej losując. Przechodzę tutaj. To przeklikuję. Losuj. 248. Jest to nikt inny jak... Oj, za daleko poleciałem. 248 jest to Tomoya Morita z Heartless DC, to ile się nie mylę. 248 to moja Morita. Szczerze powiedziawszy, na razie sami chłopacy się losują. Chociaż Koji chyba był postacią transseksualną, ale już nie pamiętam aż tak dobrze. Pamiętam, że coś z Koji było, ale nie pamiętam. Ogólnie postacie z H2O są brane, no tak powiedzmy, z tego oryginału, bo to była taka bardziej zabójcza gra, ale no powiedzmy, że z oryginału. To chyba było bardziej ikoniczne i zresztą bardziej można się coś o tym powiedzieć. No i ostatnia osoba z pierwszej czwórki to 55. To może być ktoś z oryginalnej obsady? Chyba niezbyt, co? 55... Ayame Hatano. Ayame Hatano to jest postać z SDR, czyli EDRA właściwie. 55 Ayame Hatano. Bardzo lubiłem tą postać swoją drogą. Dobra, mamy pierwszą czwórkę. Teraz losując drugą czwórkę już sobie troszkę ułatwię zadanie, dając 4 do wyboru. Mamy 184, 98, 80 i 166. Zaczynając od 80, jest to Teruya Otori z SDRA2. Teruya Otori z SDRA2. Dalej mamy 98, co oznacza Tamako Fujiwara z H2O chyba? 98, tak, to jest H2O, Tamako Fujiwara. Następnie mamy 166, czyli Francesca Rivera oraz Adriana Rivera, bliźniaczki z... bliźniaczki siamskie z Eternal Endings. Francesca Rivera oraz Adriana Rivera. Rivera, dobra. No i 174, czyliż Chinami Hasami. Chinami Hasami jest z Blowbacka? To jest ta fryzjerka, hairdresserka, o ile dobrze myślę. Chinami Hasami. Chyba się wyrównało trochę z kobietami i mężczyznami swoją drogą. To już jest 8 postaci wybranych, jeżeli dobrze liczę. Tak, jest 8. Przejdźmy do kolejnej czwórki. 46, czy się coś nie zdublowało przypadkiem? Nie, chyba się nie zdublowało. Jakby się zdublowało, to oczywiście to zweryfikuję. 46, pierwsza osoba, która się wylosowała. I to z oryginalnej obsady Tsumugi Shirogane. Tsumugi Shirogane. Dobra, dalej mamy z 76, to będzie Hibiki Otonokoji, bez bliźniaczki. Hibiki Otonokoji. Dalej mamy 96, czyliż Ricardio Montecchi. 96 Ricardio Montecchi. Oraz 224, czyli... Kurde, czy to jakieś emocje w tym związane? Nie wiem, nawet z czego wynikające. Cross z Shattered Hope. Z Denderą PF Shattered Hope. Cross. Dobra, i ostatnie czterech szczęściarzy, którzy trafią do mojej ekipy, to... takie jakieś dalekie liczby. Znaczy, no nie wszystkie. Zaczniemy od 82. I 82 to będzie... To będzie... Gaia Espere. Jest to postać, której ja w sumie jeszcze nie znam do końca. Z Danganronpa Labs. I to chyba z rozdziałów, którego jeszcze nie grałem. Widziałem ją tylko na liście. W sumie zaciekawiła mnie poniekąd. Jestem zaskoczony, że się trafiła. Będzie ciężko ją predyktować, ale trudno. Trafiła się, to znaczy, że to była po prostu no taka, że obyczaj tyle. 166 to jest... to się powtórzyło. To zaraz jednym przelosujemy. 182, bo to znowu bliźniaczki się trafiły. 182 to jest Shozo Asayoru. 182 to jest Shozo Asayoru. O ile się nie mylę, to jest ponownie postać z Blowbacka.
No i ostatnia, przedostatnia tak naprawdę postać to 211, czyli Teru Kotałaki. Czyli Disperitaj, o ile się nie mylę. Teru Kotałaki. Tak. No i jeszcze raz przesuwuję jedną osobę, bo się trafił dwa razy bliźniaczki. To chyba przez to, że po prostu co dwie głowy to nie jedna. Że daję jeszcze jedną. I ta ostatnia to 63, czyli było? Było 60, coś chyba było, ale chyba nie 63, bo 63 to jest... 63... Mikako Kurokawa. 63 Mikako Kurokawa. Moi drodzy, szybko łączę tę zasną obsadę w listę. Jak widzieliście, wszystko tutaj było pokazane w odpowiedni sposób. I za chwilę zobaczymy całą obsadę i ją sobie szybko i sprawnie ocenimy. Oczywiście testowałem waszą czujność. Zapomniałem jeszcze o dolosowaniu miejscówki oraz dolosowaniu prowadzącego albo prowadzących. Także dolosowuję od razu z 18 pozycji, bo zarówno posiadłości różnych miejscówek jest 18, jak i prowadzących również jest 18 różnych. Także losujemy właśnie w ten sposób jeszcze miejscówkę. Pierwsza cyfra to miejscówka, a druga to prowadzący. No i miejscówką, w której będzie się działa akcja tej gry, jest Freedom Academy. Freedom Academy, o, nie widzę to. Freedom Academy to jest miejscówka, którą mogliście zobaczyć w Danganronpie H2O, Hyper Danganronpie H2O. Także ja sobie to zapisuję również, bo to jest no, dosyć ważna informacja. 7 Freedom Academy. W sumie ciekawe, bo podwodna tak naprawdę miejscówka. No i 17 to prowadzący i prowadzącym tej gry będzie Alto. Chyba dobrze zapamiętałem, mam nadzieję, że... Bo to już pisałem totalnie z pamięci. Alto to jest prowadzący Eternal Endings, ten taki jakby anioł. Ja przynajmniej tak to zrozumiałem. Teraz mając kompletną listę, idę skomponować wam grafikę i za sekundkę się widzimy. Okej, okay, dałem z siebie całe 30% i stworzyłem swoje... dzieło, swoje arcydzieło. I tak wygląda profesjonalna grafika naszej obsady. No i tak jak mówiłem na samym początku. Jeżeli byście chcieli zobaczyć z tej oto obsady koło, dajcie znać w komentarzach, pokażcie aktywność, ja wtedy z chęcią takie coś zrobię, podejmę się tego wyzwania. Tym jednak, że w tej części tego materiału nie skupimy się na tym, kto kogo zabije, w jakiej kolejności, kto będzie protagonistą, kto zdrajcą, kto będzie filarem, a kto będzie... Filarem ziemniakiem to nie ma sensu za bardzo tego losować, ale kolejny zabójstwo to będzie coś fajnego do wylosowania w ewentualnym kole i do powiedzenia do tego jakiejś historii. Patrząc na tę obsadę, to będzie wyzwanie ogromne, ale przeanalizujmy sam fakt, jak ta obsada działa. Freedom Academy, czyli miejsce, w którym rozgrywała się Hyper Danganronpa H2O, według mnie jest bardzo fajnym miejscem i ja osobiście z chęcią zobaczyłbym zabójczą grę w takich klimatach. Podwodna jakby tematyka, to już pomijając to, jaką Hyper Danganronpa H2O była serią, to myślę, że to byłoby po prostu coś cudownego. Cudownego. Ale jak wygląda cała reszta? Mamy Alto jako osobę prowadzącą. No jak dla mnie Alto to jest na pewno postać, która designowo jest świetna, jest bardzo klimatyczna. W sumie pasowałaby nawet do takiej podwodnej zabawy, patrząc na to, że ta część jej twarzy wygląda jakby była taka pokryta wodorostami. Myślę, że nawet designowo się całkiem dopasowała do terytorium zabójczej gry. No ale cała obsada. Nie patrzcie na to, że to moja jest akurat tam u góry, to nie znaczy, że jest protagonistą, tak jak mówię, protagonistę ewentualnego byśmy wylosowali w kole. Mamy tutaj tak, to moja Morita, zakładając, że Coach jest liczony jako chłopak, chociaż wiem, że on właśnie mi się coś kojarzy, że on chyba był transseksualny, więc nie pamiętam jak to u niego ostatecznie z tą orientacją, z tą płcią. I zakładając, że Francesco oraz Adriana to jest mimo wszystko jedna postać. No to mam tak, to moja chłopak, Koji chłopak, Ricardio, Shozo Cross, Teruya oraz Omar. Czyli mamy 7 chłopów, czyli mamy przewagę i to w sumie patrząc na bliźniaczki, taką widoczną przewagę dziewczyn. Bo dziewczyn mamy Gae, mamy Hibiki, mamy Mikako, mamy Chinami, mamy Tsumugi, mamy Ayame, mamy Francesce oraz Adrianę, mamy Tamako oraz mamy Teruko. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o cały skład, no to tak, to moja wydaje się być takim dosyć solidnym gosteczkiem, solidnym, wokół którego można by było budować ciekawe sceny. Myślę, że nawet potencjalną właśnie protagonistę, myślę, że on byłby fajnym protagonistą, ale to tutaj nie dyrdybał, tak jak mówiłem. Myślę, że i byś sobie poradził na procesach i jako potencjalny zabójca, jako potencjalna ofiara, więc tutaj bym się nie martwił, to jest akurat bardzo dobry pick. OG i to,
No, na pewno rola ziemniaka, na pewno rola jakiejś przyjaźni z kimś byłaby ciekawa. Myślę, że można było... W ogóle mamy z całego H2O aż trzy postacie. To jest chyba najliczniejsza tutaj ekipa. Mamy Ricardo, Tamako oraz Cloudiego. Z SDRA2 mamy dwie, DRA2. Tak, i to chyba... No i z Disper Time, no licząc, że bliźniaczki to jednak jedna postać, to też mamy dwie. No i jeszcze mamy Guardiana, czyli 3. Czyli tak naprawdę Eternal Endings oraz H2O zdominowało to, szczególnie, że H2O jeszcze ma miejscówkę, to właściwie H2O ma aż 4 piki wygrało. Sporo szczęścia. No tak, Cloudy, tak jak mówię, to by była fajna postać supportująca. Myślę, że taka, która potencjalnie mogłaby dłużej pożyć, mogłaby się zaprzyjaźnić i trochę dać nadziei paru osobom. Jakby straciła tą nadzieję, to mogłaby też trochę tej nadziei od kogoś otrzymać. No myślę, że to by był całkiem solidny pick. Gaesper niestety nie znam. Ale no, patrząc na to, jak druga postać o tym nazwisku w tej serii działała i patrząc ogólnie na to, że te postacie w Lapsie były raczej ogarnięte, myślę, że by sobie dała radę. Myślę, że to taki dosyć solidny pick, ale no tutaj się więcej wypowiem. Hibiki Otono Koji. No coś, o czym marzyłem przez całe SDRA 2, czyli Hibiki bez swojej siostry. Hibiki, która sama w sobie wydawała się być denerwująca, aczkolwiek miała też swoje przebłyski. Także ja osobiście myślę, że to byłby fajny potencjał na to, żeby ona z postaci takiej złamanej albo szybko padła, albo bardzo daleko doszła, pokazując swój redemption, pokazując swoje takie usamodzielnienie całkowite i odcięcie się od przeszłości. To byłoby fajne. Mirako Kurokawa. No, Mikako w sumie, jakby się teraz zastanowić, trochę by poszła w klimaty a la Hibiki, mi się wydaje, więc tutaj malutki zgrzyt widzę, bo te postacie są wbrew pozorom dosyć podobne, więc ewentualnie jakbym miał wybierać, jakbym już miał taki wybór, ale no nie mam, muszę sobie radzić z tym, co mam, to bym Mikako albo Hibiki jakoś zamienił. Myślę, że to są postacie bardzo w podobnej trasie jeżdżące i to by był zgrzyt. Mamy twardszą babkę, bo Chinami Hasami była zawsze taka bardzo charakterna i twarda. To myślę, że z kobiet na razie to by była taka najbardziej żyleta, jeżeli chodzi o zachowanie. Ona by mogła trochę ciekawości o to wszystkiego dać. Myślę, że też by miała sporo scen ewentualnych. Mogła by się z Koji zakumplować. Myślę, że czemu nie. Z Tomoją mogłoby mieć takie małe zgrzyty, prowadzące ewentualnie do jakiejś fajnej przyjaźni. Spoko, Chinami by się tutaj świetnie odnalazła. Ayame Hatano? Ayame Hatano musiałaby według mnie z kimś dobrze się zaprzyjaźnić. W sumie mogłaby mieć całkiem dobry vibe z bliźniaczkami. Patrząc na to, że jedna z bliźniaczek, o ile dobrze pamiętam, to niestety mi już ucięło na grafice, ale ona chyba, jedna z bliźniaczek, była trenerką personalną, coś takiego, czy tam trenerką fitnessu. Myślę, że Ayama ja tutaj z tymi bliźniaczkami mogłaby mieć bardzo fajną więź. Ogólnie wydaje mi się, że to też jedna z takich postaci, które można by było tutaj ewentualnie słapnąć za kogoś, żeby było dużo ciekawiej, ale dałoby się to przeżyć. Tsumugi Shirogane, Ultimate Cosplayerka, no myślę, że w postaci Tsumugi na pewno trzeba by było... No, za dużo się robi jednorakich postaci. Myślę, że Tsumugi by trochę nadawała na tych samych falach co Gae, Esper, ewentualnie Mikako Kurokawa. To byłaby taka raczej z tych cichych myszek, które mają swoje jakieś tam sekrety większe czy mniejsze. Aczkolwiek może to by była szansa, żeby Tsumugi jakoś bardziej aktywnie zadziałała jako postać. Nie jest to najgorsza pozycja, ale tutaj akurat też nie jestem super zadowolony z tego, co wypadło. Dalej mamy Ricardo Montekiego, w końcu jakieś facio, po dosłownie kombosie sześciu babek. Ricardio myślę, że absolutnie mógłby się mieć fajną relację z Tsumugi jako cosplayerka oraz artysta. Może by razem też jakiś spektakl urządzili. Myślę, że on by był w stanie dotrzeć do takiej postaci jak Mikako. Myślę, że mógłby spokojnie też znaleźć jakąś taką swoją muzę w postaci Hibiki. Także tutaj Ricardio myślę, żeby fajnie bardzo się wkomponował. Szczególnie, że i na ten moment nie mieliśmy jeszcze takiej postaci, która by była i charyzmatyczna, i bardzo taka, no trochę dziwna, ale też z drugiej strony fajnie pasująca do drużyny, więc spoko. Choza Sayoru. Ja osobiście za nim nie przypadam, jak być może pamiętacie z serii z Blowbacka. Nie zmienia to jednak faktu, że to byłby taki dupek. Myślę, że Tomoya jakby na przykład rzeczywiście nie szedł w takiego maksymalnego dupka, tylko raczej w takiego troszkę przygłupiego chłopaczka, to Shozo by idealnie uzupełniał tą lukę, która by powstawała w miejscu takiego klasowego antagonisty. Myślę, że to o tą
o tą pozycję mógłby się bić tak naprawdę z Hibiki, jakby Hibiki troszkę poszła w klimat siostry, i, ale też solo, to by było w sumie ciekawe, jakby nie mogła się od tej toksyczności trochę oderwać. Dalej mamy Crossa. No niestety Cross i Shozo to są bardzo podobne postacie i myślę, że tutaj raczej bym zrobił, podobnie jak w przypadku Hibiki oraz Mikako, wybrałbym jedną z tych dwóch postaci, ale jak już miałbym dwie, no to w postaci Crossa bym pokierował raczej w takim bardziej kierunku takiego troszkę przemądrzałego, ale bardzo o dobrym sercu gościa. On w sumie trochę taki był, ale mi się wydaje, że już w serii z Danganronpa F on był już bardziej prowadzony w kierunku takim biakujowym. Shozo też taki biakuja połączony z jakimś Nagito, więc tym bardziej bym jednego pokierował w bardziej antagonistyczną stronę i myślę, że to lepiej, żeby był Shozo, a drugiego bym pokierował w kierunku takiego troszkę uszczypliwego przyjaciela głównego bohatera, czy tam bohaterki, takiego trochę takiego ogarniacza grupowego, ale też działającego nie do końca w 100% dla grupy, tylko też w 85%, w 15% dla siebie. I myślę, że tak bym Crossa zmieścił w tej roli. Dalej mamy bliźniaczki. No bliźniaczki to jest tak ciekawa postać, że ja sobie osobiście nad nią jestem w stanie wyobrazić, jak ciekawie można poprawić jej motywy. Więc jeżeli wyjdzie koło, to naprawdę będę musiał mocno pogłówkować, żeby coś przygotować, ale koło będę miał taką przewagę, że będę mógł wymyśleć prawie przy... A, nie będę mógł wymyśleć, bo nie będę miał wylosowanego tego. No tak, tak czy siak myślę, że bliźniaczki to jest taka postać, że na pewno bym znalazł dla nich miejsce w obsadzie, tylko musiałbym się mocno zastanowić na co. Myślę, że nie będzie... Ja bym osobiście nie szedł w jakiś bardzo wymyślny motyw, że przed, nie wiem, bo to chodziło po głowie, że być może jedna zabije, a druga będzie się z temu sprzeciwiała, ale ostatecznie pójdzie z siostrą, czy coś takiego. Ja raczej bym się w ogóle na tym nie skupiał. Ja bym tutaj ich postacie poprowadził jak najlżej by się dało pod względem jakiegoś kombinowania. Bardziej bym się skupił po prostu na rozbudowie. Na tym, że no jednak co dwie głowy to nie jedna, one mogłyby wokół siebie budować takie jakieś motywy, które... No, na pewno by spalały jakąś grupę, można by było wokół nich dużo przyjaźni zrobić, jedna by kogoś lubiła, druga nie, na przykład to też by jakąś fajną dynamikę stworzyło. To jest ciężka postać, tutaj musiałbym się mocno zastanawiać, na pewno jakby wypadła na kole, to bym wam więcej powiedział. Mamy dalej Teruję, postać Terui, autor jej roli to tego z dwójki, niestety, albo stety, no niektórzy może go bardziej lubią, ja osobiście preferowałem tego Teruję z jedynki. Taki, no chyba Teruja by dostał tutaj trochę taką rolę mięśniaka. Chociaż to nie do końca pasuje do jego postury, to nie jest ten legendarny mięśnie. Raczej tutaj mamy do czynienia z taką postacią, no taki starszy brat grupy, trochę cichszy, czasami nakierowujący, mający ogólnie bardzo, bardzo takie ogólne pomysły, ale nigdy nie wpadający na coś takiego bardzo odkrywczego albo bardzo odważnego. Raczej trzymający się ściśle wyznaczonych ram i wykorzystując trochę swoją siłę, przewagę i doświadczenie na korzyść grupy, ale też takiego pozornego w niej spokoju. Tak bym to widział. Mamy Tamako Fujiwarę, no tutaj postać, która myślę, że świetnie nadaje się na jakąś bombę, być może zabójczynię trzeciego rozdziału, świetnie, raczej bym ją widział, fajnie bym ją widział w całej grupie, myślę, że mogłaby, szczególnie w tym w podwodnym świecie już wiadomo, jak ona działała, ale myślę, że w tym podwodnym świecie mogłaby mieć fajne parę motywów na początek i ja bym ją bardzo szybko ostrzelił. Tak pierwszy, drugi rozdział max, drugi rozdział byłby chyba idealny. I jakby ona tam sobie w tym drugim rozdziale odpadła, to myślę, że można by było jakiś fajny motyw zrobić, na przykład, że ona jakiegoś Cthulhu próbuje przyzwać. Oczywiście to by nie wyszło, ale wiecie, to by wyszło coś, jako taki potencjał na to, żeby ona na przykład była ofiarą, nie? Że ona robi jakiś bardzo niebezpieczny rytuał, nawet coś tam się pojawia za tą bańką, w której ma miejsce szkoła i nagle się okazuje, że jednak no ona po prostu ginie. To super by było. Totalnie ją tak widzę, na dłuższą metę raczej nie, ale właśnie to taka krótka postać jak najbardziej. Teruko Tawaki, no mocna zawodniczka. Myślę, że w tych wszystkich jakby postaciach kobiecych, które dotychczas mieliśmy, ona by też znalazła dla siebie miejsce. Myślę, że by mogła być bardzo ciekawa relacja z nią na pewno Teruko i Tomoya, to byłoby arcyciekawe, totalnie bym to zobaczył, patrząc, że to z jednej strony bardzo inne charaktery, ale z drugiej strony potrafią pokazać ten pazur i Teruko i Tomoya, więc to by było ciekawe. Poza tym Teruko X Hibiki i Teruko X Chinami to byłaby też super ciekawe połączenie.
Szczególnie jakby Hibiki poszło. W ogóle Teruko i Hibiki bym widział totalnie jako duet, który przeżywa gdzieś bardzo daleko i Teruko prowadzi Hibiki na swoich barkach jako bardzo dobra postać, wokół której można budować akcję. Prowadzi Hibiki po prostu do przemiany i do zamienia ją w pełnoprawną postać, która sobie radzi już bez siostry. To byłoby super. No i jako wisienka torcie Omar Dembele mógłby się zakumpować z Kojim, mógłby się trzymać z dziewczętami, mógłby nakręcać jakieś takie bardziej luźne akcje, taki luzaczek typowy. No, też myślę, żeby się znalazło. Ogólnie patrząc teraz tak, zamykając analizę w... Tak, no to jeżeli byśmy mieli na przykład postaci, które mogą być filarami procesowymi, to myślę, że tutaj nie ma akurat problemu. Mamy to moje, mam Mikako, mamy Chinami, mamy Shozo, mamy Crossa, mamy Teruko. Myślę, że tutaj aż zanadto jest spoko. Co do ziemniaków, mamy Kojiego na pewno. Myślę, że można zaliczyć do ziemniaków Omara. No i ewentualnie połowę bliźniaczek, w sensie tą blondy bliźniaczkę. Więc tutaj też by dało radę. Jeżeli chodzi o takich w ogóle antagonistów potencjalnych, to tak jak mówię, Shozo, ewentualnie Dross, ewentualnie Teruko, ewentualnie Hibiki, ewentualnie Tamako. Ta piąteczka, więc również jest z czego wybierać. Jeżeli chodzi w ogóle o osoby, które by nakręcały akcje, sprawiały, że, no wiecie, takie uciekawiałyby grę, czyli taką rolę by spełniały jak Kokichi czy Shiragi to w dwójce czy w trójce, czy w V3, no to myślę, że też tutaj by było pole do popisu, bo mógłby to być to moja. Myślę, że też Hibiki właśnie jakby poszła w taki villain redemption arc, w sensie, że ona by się stała pewniejsza siebie, a potem aż zbyt pewna siebie. Myślę, że wokół Rei można było coś tajemniczego i ciekawego rozbudować. Można by było sumulić zrobić pewną powtórkę. Można by było na pewno jeszcze wokół... Nie no, tutaj ewentualnie mógłbym mieć zarzut, że mało by było postaci, które mogłyby realnie uciekawić grę swoim charakterem, takim, wiecie, takim przewrotnym, takim wręcz skrajnym. Dałoby się, ale tutaj najbardziej na takiego zadymiarza, może takich zadymiarzy bardziej bym określił ich, to myślę, że najbardziej pasował Shozo, bo Teruko, gdzie Shozo to w ogóle nie mój styl, a Teruko z kolei na pewno niepełnoprawna. Może jej duet z Hibiki, albo jej duet z Tomoją, ewentualnie. Ewentualnie takie coś widzę. Ale ogólnie cast myślę, że dosyć ciekawy. Myślę, że jeżeli miałbym na przykład trzy wymiany, to też w sumie może być fajna mechanika tego. Jakbym miał trzy postacie do wymiany, nie będę podawał, kto konkretnie by wszedł w miejsce, ale wywaliłbym, myślę, że Gae, Esper, bo słabo ją znam, a z tej dwójki wolę jednak Hibiki. Wywaliłbym Crossa i wywaliłbym Ayame. Dwie dziewczyny i chłopaka, co by dało nam bilans po 7... nie, przepraszam, dałby nam to bilans 7 dziewczyn i 5 chłopaków. Dodałbym jakiegoś mięśniaka. Myślę, że z Rocky Restart by się na... Może tak... Staram się strzelić. Z Rocky Restart by się Aleksander być może nadał na tą rolę. Ewentualnie bym widział tutaj... sprawdzono jakąś opcję typu Shinjiro z SDRA2 jako mięśniaka, takiego typowego mięśniaka bym też dodał po prostu, albo jakiegoś takiego bardziej agresywnego, może Mondo Owada, albo może ten podnosiciel ciężarów z Heartless Deceit, to bym widział, ewentualnie Grisp by fajnie też zadziałał z F-Shattered Hope. Dodałbym na pewno jakąś postać, która byłaby w stanie pociągnąć trochę takie zadymiarstwo i to nie takie nudne zadymiarstwo jak Shozo, bo Shozo to jest taki typowy narzekacz bardziej w stylu Byakui, ale ja bym tutaj dodał zamiast Gae, na przykład bym dodał Wita z Disper Time'a, mógłby to być Kokichi po prostu, bardziej właśnie Kokichi niż Nagito, myślę. To mi jeszcze przychodzi do głowy z takich zadymiarzy. No chyba nikt mi już tak w głowie się nie układa. Ewentualnie ten z najnowszego z Małwa, ten szczęściarz. Myślę, że ten szczęściarz byłby całkiem niezły.
ten szczęściarz byłby całkiem niezły tutaj zamiast tylko, że dwóch szczęściarzy, to też by było dziwnie, jakby Terukro była. No to powiedzmy, że no Wheat byłby całkiem niezłym pikiem zamiast Gaę i zamiast Ayame dałbym jakąś babeczkę, która może taką jakąś cieplejszą babeczkę z charakteru zamiast Ayame. Chodzi mi trochę po głowie Satsuki, troszkę chodzi mi po głowie Setsuka po prostu, troszkę chodzi mi po głowie na przykład Petra z Eternal Endings, albo z Eternal Endings również ta nauczycielka, nie pamiętam jak ona się nazywa niestety. Mogłoby się też tutaj sprawdzić na przykład Diana z Project Eden's Garden. No i to już by było naprawdę ciekawe, ale ogólnie jakbym miał ocenić tę obsadę, jakbym pomyślał sobie, dobra, ta nie zabójcza gra, no to myślę, że byłbym w stanie ocenić to tak bezpiecznie tą obsadę na takie 5,5 na 10. Czału nie ma, jeżeli chodzi o wylosowanie, ale parę ciekawych wątków. Jeżeli miałbym ukoronować najciekawszy duet albo chemię, to też powiedzmy 3 bym wybrał, no to Teruko od Hibiki bym zobaczył totalnie, jakby poszły Villain Arka i by poszły po prostu w złe postacie. Tomoya i Teruko bym zobaczył z chęcią wielką. I z takich luźniejszych relacji bym zobaczył Teruya i Choji. Tu mówię czysto relacja, która przecież, nie mówię tutaj o shipach. Teruya i Choji i ewentualnie Tsumugi i Ricardio. To myślę, że by było ciekawe. Czekajcie, ja sobie to zapiszę w ogóle, bo to wydaje się być super pomysł. Trzy podmianki, trzy najciekawsze duety relacyjne. Może jeszcze się zabawić, żeby tak dodać. Wiecie, ja to teraz przy was wymyślam, bo pierwszy raz robię taki materiał. Jak już będzie kolejny, to już będzie to bardziej oficjalne. Być może nawet jakoś to jakieś obrazki przygotuję albo coś. Ja bym miał jeszcze trzy shipy walnąć. To wiem, że wy lubicie, ja na przykład nie jestem super fanem shipów, ale no, jak trzeba, to poshipuję. Okej. No tak. Żeby... Może inaczej, zrobię cztery shipy. Dwa zwykłe, w sensie zwykłe chłopak-dziewczyna. Jeden zwykły dziewczyna-dziewczyna i jeden zwykły chłopak-chłopak. O tak, żeby dla każdego się coś znalazło. Bo tak bym miał dać chłopak-dziewczyna, no to chyba bym z chęcią zobaczył Teruko i to moje. Myślę, że to byłaby naprawdę ciekawa para. Drugie, jak miałbym złożyć, to z chęcią bym zobaczył... Chęcią bym zobaczył jakby z chłopaka i dziewczyny jeszcze... No to z chęcią bym zobaczył Tsumugi x Ricardio. Myślę, że to by było spoko, ewentualnie Ricardio x Hibiki. Ja bym miał kobiecego shipa tutaj złożyć, to myślę, że całkiem uroczo mogłoby zadziałać ship. Ship na zasadzie GSPR X Hibiki Oto no Koji. A jakbym miał męskiego shipa ułożyć, to myślę, że ciekawą opcją, jak już by taki mus nastał, byłby ship Teruya i Tros. Tak się wymyślałem, tak bym to mniej więcej widział. Słuchajcie, moi drodzy, resztę pozostałem w waszych rękach. Jeżeli wam się ten materiał spodobał, jeżeli byście chcieli tak pogdybać, no to dajcie znać w komentarzach. Jakby to wyglądało z mojej strony, no wyglądałoby to bajecznie prosto. W kolejnym odcinku zaczęlibyśmy od koła z tymi postaciami i bym zakręcił kołem i bym wymyślał, kto jest protagonistą, kto ginie w którym rozdziale, kto kogo zabija. Bym wymyślał do tego tak na poczekaniu jakieś krótkie wydarzenia, musiałbym sobie przypomnieć, jak ta akademia wyglądała, żeby trochę wykorzystać miejsce, w którym jesteśmy, ale pewnie też bym trochę sam powymyślał. Nie bawiłbym się w to, kto jest ziemniakiem, kto nie, no bo tutaj akurat postacie mamy stałe, więc nie ma co tutaj za bardzo gdybać. No i następnie bym znowu w tym samym materiale wybrał obsadę na kolejne koło. I jeżeli by wam się znowu odcinek spodobał, to znowu robimy to samo. Myślę, że to może być naprawdę fajna zabawa, przynajmniej na parę odcinków, ale wybór pozostałem w waszych rękach. Jeżeli materiał wam się podobał, gorąco zachęcam do docenienia mojej pracy w postaci zostawienia łapki w górę, zostawienia subskrypcji na kanale, żeby nie przegapić kolejnych takich rzeczy i przy okazji pomóc mi i mojemu kotkowi, patrzcie, jaki kotek przyszedł się pogłaskać, pomóc w rozwoju kanału. No i oczywiście widzimy się w regularnych seriach na kanale oraz w kolejnych materiałach dodatkowych, także dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.